Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się społecznie zebrać ponad 1500 butelek, które będą elementem scenografii do spektaklu przygotowywanego w Teatrze imienia Aleksandra Fredry. Akcja trwała od kilku tygodni i mimo obaw o jej przebieg zakończyła się sukcesem. No przede wszystkim bardzo chciałam podziękować mieszkańcom Gniezna za zebranie 1500 prawie butelek, za wielką akcję w mieście. Dziękuję za zaangażowanie. Ostateczny efekt przygotowywanej scenografii robi wrażenie i będzie można go podziwiać już 28 lutego podczas pokazu przedpremierowego sztuki Kto się boi Virginia Woolf. Jeden z najlepszych dramatów psychologicznych XX wieku, a dotyczy takiej rozgrywki pomiędzy czwórką ludzi, pomiędzy dwoma małżeństwami, starszym małżeństwem około 50, tym młodszym około 30. Wszystko się dzieje w ciągu jednej nocy w domu Marty i George'a, czyli tej starszej pary. Na kampusie uniwersyteckim, w takim jednym z mniejszych uniwersytetów. A rozgrywka dotyczy, powiedziałabym, takiego zdejmowania masek, które ci ludzie nakładają, nałożyli przez wiele lat, właściwie od początku, od swojej młodości. I w ciągu tej jednej nocy te wszystkie mity i fałsze ulegają demaskacji. Te wszystkie warstwy lakieru, które oni nałożyli na siebie, zostają zdzierane przez nich nawzajem. No i ten spektakl, to przedstawienie, ten tekst kończy się o świcie po kilku godzinach wspólnego przebywania razem. Właściwie powiedziałabym dość optymistycznie, to znaczy takim względem optymistycznie, że oczywiście oni wszyscy lądują na zgliszczach, że właściwie nie zostaje nic im w rękach, co do tej pory wydawało im się, że zbudowali, ale jakby oni jako ludzie się nie rozpadają, to znaczy nie rozpadają się te związki, oni startują do czegoś zupełnie nowego, a do czego, to tego nie wiemy, ponieważ tutaj się już tekst urywa, ale bardzo wierzę w to, że cała czwórka stanęła w prawdzie o sobie i ma nowy start w nowe życie.